16 lutego odbyła się tegoroczna Elbląska Gala Sportu, której organizacja stała się już w naszym mieście tradycją. To swoiste święto elbląskiego sportu stanowi okazję do podsumowania osiągnięć Elblążan i docenienie ich zaangażowania w promocję naszego miasta. Gospodarzem gali był prezydent Grzegorz Nowaczyk. Poprosimy o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej gali, pana prezydenta Grzegorza Nowaczyka. Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnej gali elbląskiego sportu. To jest jeden z tych niewielu wieczorów, a właściwie chyba jedyny w roku, kiedy mogę bezpośrednio spotkać się ze wszystkimi sportowcami, menedżerami sportowymi, reprezentującymi tak różne i różnorodne dyscypliny sportu w naszym mieście. To jest oczywiście dobry moment na podsumowanie, na gratulacje, na podziękowanie tym wszystkim, którzy wykuwają tutaj swoje i innych talenty sportowe, ale także to jest dobry moment, aby wspomnieć ciepło o wszystkich mieszkańcach naszego miasta, którzy uprawiają sport przez to małe S, którzy chętnie uprawiają rekreację, bo jak mawiał inny klasyk, Pierre de Coubertin, twórca Igrzysk Olimpijskich Ery Nowożytnej, liczy się nie tylko rezultat, ale także sam udział. A mi bardzo zależy na tym, aby Elblążanie brali bezpośrednio udział właśnie w sporcie przez małe S w rekreacji. Proszę Państwa, mamy rok 2012, rok wielkich dwóch imprez sportowych. Za 113 dni w Polsce, trzecia według mojej oceny największa impreza sportowa świata, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Tak jak wspomniano już dzisiaj, na placu Jagiellończyka, całkiem blisko, zapraszamy wszystkich kibiców do elbląskiej Fan Zone, do elbląskiej strefy kibica, abyśmy wspólnie dopingowali naszych piłkarzy podczas europejskiego czempionatu. Zresztą pokażmy wszystkim, że potrafimy to robić, że możemy kibicować naszym piłkarzom kulturalnie, sportowo, ale również emocjonalnie. A ja będę trzymał kciuki za wszystkich sportowców, trenerów i działaczy, abyśmy za rok mogli także się tutaj spotkać i wspominać dobre czasy elbląskiego sportu Anno Domini 2012. Laureatami Nagrody Prezydenta Miasta zostali Marianna Biskup, lekkoatletka, Roman Ryckę, trener łyżwiarstwa szybkiego, pięściarka Sandra Kruk, elbląska nadzieja olimpijska, Piotr Lichociński, trener kickboxingu, Jan Zamojcin, trener karate wraz z podopieczną Patrycją Grześkowiak. W czasie spotkania zostali docenieni elbląscy sportowcy uprawiający wiele dyscyplin w różnych kategoriach wiekowych. Nagrody otrzymali także działacze i przedstawiciele klubów sportowych. Galę, której prowadzenie powierzono Hannie Szuszkiewicz i Adamowi Matwiejczukowi, uświetniły występy muzyczne i taneczne.